W studiu zapowiadani goście, aktorka Karolina Porcari. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor, reżyser, scenarzysta Artur Urbański. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dziś tak zwana dywanowa premiera filmu Ojciec. Od piątku ten obraz w kinach studyjnych. Bardzo dziękujemy za wizytę o tak wczesnej porze, w szczególnym dla państwa dniu. Są już nerwy, emocje przed premierą? U mnie trochę są. Ale takie dobre, pozytywne? Dobre, dobre, bardzo dobre. Mobilizujące? Tak, tak, zdecydowanie. A w pana przypadku? Pracę nad filmem zakończyliśmy około rok temu mniej więcej, prawda? Mhm. A więc to już jest dla nas lekka przeszłość. Tak zwykle bywa w przypadku filmowców, prawda, że nabiera się dystansu, bo najpierw jest okres przygotowania dokumentacji, przygotowywania planu, później okres zdjęciowy, montaż, oczekiwanie na premierę. Tak, ten cały proces jest bardzo długi. Mnie udało się w międzyczasie nakręcić kolejny film, może stąd mam taki troszeczkę luz już teraz. I raczej ciekawość, jak to zostanie odebrane. Nie bez powodu premiera tego filmu dzisiejsza odbędzie się w kinie Luna, czyli właściwie tuż obok miejsca, gdzie znaczna część wydarzeń się dzieje, ponieważ przenoszą nas państwo na Plac Zbawiciela, czy w okolice Placu Zbawiciela Warszawskiego. Tak, po sąsiedzku. Dlaczego akurat tam? Wyjaśnijmy, kim są bohaterowie grani przez państwa. I skąd ten tytułowy ojciec? To może kilka zdań, co? Zadał pan trzy pytania, a więc może zacznę od bohaterów. W filmie występuje para ludzi, którzy są w bardzo specjalnym momencie swojego życia, ponieważ oczekują na dziecko. W przeddzień terminu, kiedy to dziecko ma się urodzić, dostają wiadomość o śmierci ojca bohatera. I to jest, to jest sprężyną dramaturgiczną całego filmu i właściwie od tego momentu zaczynamy śledzić, jak oni sobie z tym poradzą. Ale nie, właściwie powiedzieliśmy trochę za mało, bo żeby było ciekawiej, w tej parze on jest reżyserem, ona jest aktorką. Ona jest aktorką, która spędziła dużo czasu we Włoszech, powróciła. On jest też w takim zawieszeniu. Może warto byłoby zrobić taką listę i powiedzieć, co jest koincydencją, kiedy mówimy o tym filmie, a co fikcją zupełną. Bo tych wątków prawdziwych, kierujących na państwa światło jest kilka. Oczywiście. Zawsze jako scenarzysta mam pewien dylemat, czym obdzielić swoich bohaterów. To znaczy, co oni mają robić, jakie zawody wykonywać. W tym wypadku, ponieważ gramy o coś zupełnie innego, czyli jakby tematem filmu było był rozpad. Film jest o rozpadzie tego związku, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, o ojcostwie, to znaczy próbowałem zadać pytanie, czym to ojcostwo jest i jak do tego podejść, budując postać, która właśnie tym ojcem się staje. W związku z tym doszedłem do wniosku, że nie będę tutaj stwarzał jakichś... Znaczy, nie będę budował postaci, to ma dla mnie mniejsze znaczenie, co te postaci robią, kim one są. A ponieważ pracowaliśmy razem kilka razy w teatrze z Karoliną, w związku z tym, i dobrze nam się pracowało, w związku z tym przyjęliśmy takie założenie, że jak najwięcej weźmiemy z siebie takich rzeczy, które mogą pracować na naszą historię, prawda? Stąd Mila, czyli postać z filmu, jest aktorką, która tam odniosła duży sukces, przyjechała do Polski i... Jest pół Polką, pół Włoszką, tak jak ja. Tak. Poza tym ten wybór akurat też był spowodowany tym, że w pierwotnej wersji scenariusza
ta para żyła poza Polską, żyła za granicą, więc miała taki dosyć hermetyczny, to był taki hermetyczny związek, żeby jakoś odtworzyć taką namiastkę, bo ze względów produkcyjnych to było niemożliwe do zrealizowania, taką namiastkę tej takiej tego hermetyzmu, stwierdziliśmy, że fajnie by było po prostu zrobić z niej taką osobę, która nie jest stąd, która jest przez to trochę samotna. Ja pamiętam bardzo dobrze ten czas, kiedy tutaj przyjechałam do Polski, nie znając nikogo, poza, miałam jedną ciotkę, cała moja rodzina mieszka we Włoszech, więc założyliśmy, że to jest mniej więcej ten czas, że ona przyjeżdża, jakby tutaj musi zacząć od nowa i przez to jakby oni są tacy, mają uwagę skierowaną bardziej na siebie. No, ona spodziewa się dziecka, właściwie już jest tuż przed rozwiązaniem. To też jest szczególny czas dla każdej kobiety, a myślę dla aktorki szczególnie, prawda? Taki okres zawieszenia, kiedy nie można się realizować zawodowo, no a kiedy też zadaje się pytanie, jak to wpłynie później na karierę, na rodzinę i na wszystko. Tak, to ten czas też bardzo dobrze pamiętam, bo mam trzyletnie dziecko i jak kręciliśmy ten film, on miał rok, więc byłam bardzo świeżo po tym doświadczeniu właśnie, kiedy, czy ja co prawda pracowałam dużo bardzo w teatrze podczas ciąży, do siódmego miesiąca właściwie grałam spektakle, które wtedy były. I to było bardzo, bardzo dobrze się czułam, także natomiast potem i w trakcie, no to z jednej strony ogromna radość i ogromna zmiana i ogromna euforia, a z drugiej strony no przerażenie. I co teraz, nie? A ponieważ wydaje mi się, że nadal jest tak, że ciężar wychowywania dziecka głównie spada na kobietę w związku w Polsce, we Włoszech to już w ogóle, myślę, że to jest wpisane w taki schemat społeczny, no to no gdzieś tam trzeba dokonać pewnych wyborów i to jest też problem właśnie tej Mili, która nagle dostaje jakąś pracę i nie może się dogadać z Konstantym i mówi, ale ja chcę wrócić, no. Jest słynna scena improwizowana częściowo, w której się kłócimy i Konstanty mówi, dziecko potrzebuje matki, na to po prostu i mnie się wyrywa wręcz, potrzebuje tak samo ojca, jak i matki, a nie tylko matki. Tak jak powiedzieliśmy, to miejsce, w którym dzieje się znaczna część wydarzeń, to okolice Placu Zbawiciela. Czy to była celowa gra trochę ze znanym nam wszystkim, mam nadzieję, filmem Plac Zbawiciela, który dotyka zupełnie innej rzeczywistości, bo takiego Placu Zbawiciela w Państwa filmie nie ma. Raczej to jest para wykonująca szczególne zawody, reżyser, wolne zawody, można powiedzieć należąca do elity, chodząca na imprezy. Hipsterzy. Hipsterzy, tak, tak jest. Hipsterzy z okolic Placu Zbawiciela. Padło słowo hermetyzm. Ja zastanawiam się, czy tacy bohaterowie, wybranie właśnie reżysera i aktorki, to też nie jest pewien rodzaj ściany dla widza, że trudno jednak wczuć się w postać i w dylematy kogoś, kto jest reżyserem teatralnym czy filmowym. Że to jednak trochę odstaje od tej rzeczywistości Placu Zbawiciela filmu małżeństwa Krause. Tak, nie odnosiliśmy się tutaj do filmu Plac Zbawiciela. Raczej to, że Plac Zbawiciela pojawił się w filmie, wynikało z tego, że no, kręciliśmy na ulicy Oleandrów, która jest ulicą bardzo bliską. No i szukaliśmy obiektów w okolicach ulicy Oleandru, w związku z tym pojawił się Plac Zbawiciela. Nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia. Jeśli chodzi o widza, czy widz się będzie dystansował, mając do czynienia z takim zawodnikiem jak reżyser i z taką zawodniczką jak aktorka? Nie wiem. Mam nadzieję, że widz jest już dosyć oswojony i da radę. No bo swoją drogą, o czym mi mówimy, nie uważam, żeby jakoś w specjalny sposób można było demonizować te zawody, że aktorka i reżyser to są tacy ludzie z wysokiego zamku, prawda? Bo nie są.
To nie, ale styl pracy jest inny. I to widać w filmie, prawda? Ta możliwość zupełnie innego przeżywania wydarzeń. Wydaje mi się, że gdyby główny bohater był, powiedzmy, pracownikiem biurowym albo pracownikiem korporacji, to zupełnie inaczej i ta fabuła nie mogłaby w ten sposób istnieć, bo kiedy ma się bardzo sprecyzowany, uporządkowany czas i występuje konieczność zarobienia na tę rodzinę na przykład, to inaczej się przeżywa, prawda? Ten pana bohater posiada pewien luksus tego, że idzie sobie po dobry aparat i wykonuje, co też jest ważnym elementem, serię zdjęć konkretnych, artystycznych, tak w ten sposób sublimuje czy realizuje pewne swoje potrzeby. To jest dość nietypowe. Tak. To prawda, natomiast też biorąc pod uwagę historię, prawda, czyli pewien taki psychiczny odjazd tego bohatera, odjazd w śmierć, prawda, odjazd w swojego ojca, którego już nie ma i spotkania z tym ojcem. Tutaj dopowiedzmy świetny Zygmunt Malanowicz. Tak, tak, tak. I cały taki system retrospekcji, który bardzo państwu polecam, bo ciekawie się go analizuje. Ale właśnie do tego zmierzam, że jeśli to przytrafiłoby się osobie, która pracuje w biurze, trudno byłoby mi w to uwierzyć. To znaczy, że szukaliśmy jednak postaci, które z założenia są, mają troszkę rozszerzoną wrażliwość, prawda? Znaczy mogą sobie pozwolić na ten odjazd w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, prawda? No akurat u bohatera nie skończyło się to pozytywnie, ale też nie chciałbym... Nie możemy zdradzać. Zbyt wiele zdradzać. Ale to jest powód, dla którego bohaterowie wykonują taki, a nie inny zawód. Jeszcze chcę wrócić do pani bohaterki. Powiedzieliśmy o tej jej hermetyczności w związku z tym, że ona przyjechała, że ona się czuje trochę obco, ale czy to jest jedyny element, czy także budując tę postać charakterologicznie, pani sobie obmyśliła, jak jeszcze sprowokować, doprowadzić do tego rozpadu, który ma nastąpić, do takiej sytuacji już niemożliwości utrzymania tego, co jest? No, myślę, że ta postać jest mi bardzo bliska też charakterologicznie. Jedyna różnica pomiędzy chyba taka prawdziwa między nami jest taka, że ona jest gwiazdą, a ja nie. Natomiast czy ja wiem? Ja myślę, że akurat w tym przypadku, niezależnie od zawodu i niezależnie od tego, czy ta para jest hermetyczna, czy nie, że no jakby kiedy człowiek staje przed nieobecnością partnera, długoterminową nieobecnością, jeszcze właśnie w sytuacji, w której jest niemowlek, w której jest nowe życie, któremu trzeba się bardzo poświęcać, no to wydaje mi się, że ja chyba też bym tak postąpiła, że nie umiałabym żyć z kimś, kto po prostu odpływa, niby jest, fizycznie może i jest, natomiast odpływa, nie mogę na nim polegać. Mam poczucie, że jestem niewidzialna, że dziecko, nie mogę zostawić z nim dziecka, bo nie wiem, czy zaśnie, czy w sensie on, nie dziecko. I myślę, że to gdzieś tam, to jest mi bardzo bliskie, że rozumiem ten mechanizm, że tak samo chyba bym postąpiła. I też wydaje mi się, że ten wymiar tego właśnie przyjazdu. Mila mówię jako Mila w scenie z Redbudem, przyjechałam do Polski z miłości. To też... Redbud Klinstra gra tam także reżysera. To jest taka epizodyczna rola. Już po tym, jak pani bohaterka urodziła, próbuje wrócić na ścieżkę kariery. Tak, tak, tak. I właśnie reżyser, którego gra Redbud Klinstra, proponuje mi jakąś taką pierwszą pracę. To spotkanie ma taki, jest trochę dwuznaczne, bo on trochę jakby nie wiadomo, czy jest zainteresowany aktorką czy kobietą. Natomiast myślę, że też miałam bardzo dużą tęsknotę tuż po urodzeniu dziecka za pracą. I to, że przyjechała z miłości, mówię właśnie w tej scenie, przyjechałam z miłości,
No, Mila przyjechała z miłości do mężczyzny. Ja przyjechałam też w pewnym sensie z miłości do Polski, natomiast jakby bardziej do teatru, do sztuki, do teatru, ponieważ miałam okazję w pewnym momencie swojego życia, jako bardzo młoda dziewczyna, zobaczyć, porównać sobie estetykę, która towarzyszyła różnym spektaklom z krajów słowiańskich, z tym, co się działo we Włoszech, czy takim, co pochodziło z tych krajów śródziemnomorskich. I po prostu zastanawiałam się wtedy, co ja tu robię. Znaczy, w sensie we Włoszech, nie? Postanowiłam wyjechać, więc to też gdzieś tam tak... Wiele wątków autobiograficznych się pojawia. Tak. Zastanawiam się, czy nie za dużo, bo już to teraz jest gdzieś zawsze. Można... Tak, już teraz gdzieś można poczytać takie opinie, które porównują pana film do Xaviera Dolana, trochę pokazując, czy wskazując na ten wątek ekshibicjonizmu, bo jest pan scenarzystą, reżyserem, główną postacią, która jest reżyserem. Jak pan na takie zarzuty odpowie, co pan o nich sądzi? Nie wiem, jak odpowiedzieć na takie zarzuty. Wie pan, słyszałem kilka razy tego typu pytania. To jest chyba tak. Wykonuję zawód, który wydaje mi się ciekawy i potwornie trudny. Ponieważ każdy projekt, który się rozpoczyna, właściwie trzeba zaczynać od zera. Poświęcam temu kilka lat życia. Właściwie wszystko, co robię, robię o sobie. Czy to w kinie, czy w teatrze. Poprzedni film, Bellissima, który był filmem kobiecym, bo występowały tam, no, dwie główne postaci to były kobiety, no też w pewnym sensie był o mnie. Teraz oczywiście no, można chować jak najbardziej siebie za postaciami, które występują, właśnie za jakimiś takimi funkcjami zawodowymi. Natomiast w tym wypadku filmu o ojcu właściwie stwierdziłem, że mnie to w ogóle nie interesuje. To znaczy, jeśli wychodzę z założenia, że jeśli jakiś temat, który poruszam, jest ważny dla mnie, jakoś dotyka mnie mocno, no to z tego samego powodu będzie on dotykał również, znaczy będzie, ma szansę dotknąć również widza. Prawda? Ponieważ to jest jakaś taka, no, zmierzenie się moje z tematem, no, co to znaczy być ojciec, kim był ojciec dla mnie, jakim ojcem będę ja. I to są pytania już mocno uniwersalne, które każdy może sobie postawić i zachęcamy do tego. Karolina Porcari i Artur Urbański, bardzo serdecznie dziękuję. Film Ojciec od 10 czerwca w kinach. Zapraszamy. Dziękuję i zapraszamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy.